Mamy nowy trailer, taki mini zwiastun w cyfrowym cyrku. Zapraszam was bardzo serdecznie. Kingler's Place. Zobaczymy, ocenimy sobie. Jest to chyba reklama zabawek, ale mimo wszystko, jeżeli wychodzi coś nowego od Glitcha... O kurka. Co to jest? Czy my tu zobaczymy jakieś ciekawostki? Co jest? Nie wierzę. O kurka. Wiecie co? Wydaje mi się, że Pomni i Kinger się tak zbliżyli do siebie. Chyba najbardziej odpowiada z tych przyjaciół Pomni właśnie Kinger. Nie? Czekajcie, czy tu jest po polsku w ogóle napisy? Chyba nie, są tylko napisy. Well, I've been struggling a little lately. Well, hey, Kinger, what's wrong? Okej, okay, to jest to miejsce, tak? To jest ten taki, w cudzysłowie, namiot, gdzie on tam siedzi, nie? Okej. Okay. Skarpetki, okej, okay, jasny gwint. A, to przypominają one tą abstrakcję. O ja. Tak, to jest ta scena z trzeciego odcinka, gdzie ta jego żona się zamieniła, zaabstraktowała. A, mu to przypomina to. Kinger, you're strong, and I know you can get through this. I don't think that's possible. Czy myślicie, że to jest zwiastun tego, że Kinger połączy się z żoną? Może już mu będzie doskwierało to i będzie chciał też abstraktować, byleby tylko być z nią. Co wy o tym myślicie? Why? Może tak być. How am I supposed to wear these without legs? Aha, okej. Okay. Skarpetki. You don't have legs. Your plushie looks pregnant. Tommy, why would you say that? That wasn't mi- never mind. Co tu się dzieje? Jaka dziwna reklama. Maybe you can wear one of the socks on your lower half? That might work. Co jest? Jasny gwint, co tu się dzieje? This is the best thing that's ever happened to my lower half. What should I do with the other sock? Jakie to jest dziwne. Your scary monster friend. O nie, ty to jest ten potwór, ty on też będzie w zabawkach? They made a cute plushie out of that thing. No nie gadajcie, że zrobili pluszaka takiego. Wow. Hello, Angel wants to show you ugly and cute merch of TADC episode 3. O kurka, patrzcie, książka, torba i mamy te postacie. Here, the funny little chessman hang for his life on this plush chessman. Chessman go nazywają, ty. His pathetic. This tote bag with Kinger and frolicking and butterflies. Within bag, you can carry naughty little damn souls or even bottles of clam chowder. Here we have socks, if you have feet. And skarpetki z abstrakcją, to jest to. Z abstraktami. Then it's perfect. Yeah, o jacie. Now a notebook to writing down your biggest regrets down in, with little guys trapped in the pages. Watch them dance like dance people. Big sad jester girl plush, because small sad jester girl wasn't big sad jester girl. Czy to są te wszystkie zabawki, które są? Wow, nawet bluzy. Also with sad jester on the front, embroider. If you throw them at wall, they fajne są te figurki. Makes Angel happy, not mad. No ciekawe, to tylko reklama. Okej, okay, specjalne miejsce i tu jest ten store. Okej. Okay. 140, 201 zł. Jezu, jakie to jest drogie. O jacie. Okej, okay, no to co, poczytamy sobie wasze komentarze z ostatniego odcinka o cyfrowym cyrku. Adam, Romet. Albo w 2005? W sensie co? W że wyjdzie odcinek kolejny? Nie no, raczej w tym roku będzie czwórka. Bardzo ciekawe odcinki. Dziękuję, Kosto. Brat ma 15 kanałów, liczyłem, może więcej. No, no to dobry z ciebie matematyk. Kalkulator szedł w ruch. Woler V. Piątek 13, tylko nie to. No... Szybki Mati. Kiedyś jak myślałem nad tym, jak mógłby wyglądać finał cyfrowego cyrku, to jedną z wersji właśnie było abstrakcja Kane'a.
Bardziej jednak podejrzewam, że on sam powoduje abstrakcję w momencie, gdy ktoś dowiaduje się czegoś, czego wiedzieć nie powinien. To też mogłoby tak być. Albo Kane w wyniku właśnie tych gliczy on abstraktuje ludzi. Ciekawy film, aczkolwiek premiera odcinka w grudniu wydaje mi się za wczesna, tym bardziej, że był to jakiś losowy leak. W historii Glitch Studio było wiele leaków i rzadko się spełniały. Wątpię, że i tym razem się spełnią. Zostaje nam tylko czekać na oficjalną datę odcinka. No, bardzo by było fajnie, jakby to było w tym roku. Prawda? Chłopco z zagranicy, który ma polskie napisy i je po prostu czyta. Nieźle typie, mam nadzieję, że cię pozwą za naruszenie praw autorskich, bo to prawo cytatu się nie kwalifikuje. Nieźle. Słuchaj, ja też komentuję to i krytycznie się odnoszę, więc tam daj spokój. Ja już było w ogóle naprawdę bardzo dużo takich osób, co tak mówiły, także pozdro. Arro, podejrzewam, że ten stadion z piątego odcinka... To, że ten stadion to piąty odcinek. Ta ragata, czyli Ragdoll, możliwe, że ta postać miała to ala key lub inny sprzęt do gry. Jest grunt, może smaczki świąteczne będą czegoś, ta ręka do Kane'a, jest możliwe, że Kane będzie ich jakby prowadził za rączkę. Jestem ciekawa, czy Gangle będzie tak samo jak w trzecim odcinku. Gangle. No okej. Okay. Sama wspomnieć też z kimś innym, czy nasza Zubolka będzie brała w tym udział, a jak nie, to czy będzie powtórka z Kane'em, choć nie sądzę. Dziękuję bardzo, Aro, za komentarz. Szczerze mówiąc, no to jeżeli oni mają większość rzeczy już gotowych, to tak jak mówię, ja obstawiam, że w tym roku będzie odcinek. Bo po prostu oni to już wcześniej mają stworzone, wiecie, już dużo wcześniej to widzieliśmy. Natomiast zastanawiam się nad tym, czy właśnie, zresztą chyba ona, ta jedna z twórczyni napisała, kto będzie tam głównym aktorem, nie, główną postacią, który... Chociaż szczerze mówiąc, słuchajcie, jak oni wypisywali, że ktoś tam będzie główną postacią w jednym z odcinków i rzeczywiście tak było. Chyba raczej nie, ta postać rzeczywiście nie koncentrował się ten odcinek tak bardzo wokół tej jednej postaci, moim zdaniem. Tam było jakieś tam parę chwil, no ale może się mylę. Jak już to będę, to wyglądają prawie 1:1. Co? Czekaj, naprawdę? O tym nie wiedziałem. Huggy Wuggy był inspirowany postacią z Undertale'a. A, okej. Okay. Czyli mówisz, że to jest 1:1. Wydaje mi się, że Jax będzie pracować z resztą oprócz po mnie oraz Gangle, no i będzie tak, że Gangle powie, będzie tak, że Gangle powie coś o sobie. Gangle to moja ulubienica. Czekam na odcinek numer 4. No fajnie by było. Zobaczymy. Ja mam w ogóle, są teorie, że Jax jest NPC-kiem. Słuchajcie. To by było ciekawe, nie? Jeżeli rzeczywiście to NPC by był. No jest taka teoria, może przybliżę ją kiedyś wam. Możliwe, że cyfrowy cyrk to więzienie dla osób, które za dużo wiedziały. Na przykład taka po mnie mogła za dużo wiedzieć, więc ta organizacja mogła zrobić na niej pułapkę. A Kane mógłby być zaprogramowany do torturowania. No raczej wątpię, Alastorze. Liliana, tu widzę, cześć. Według mnie ta teoria ma sens. Ostatnio miałem też jedno przemyślenie, że nasze postacie wkładają takie gogle VR, więc co jeśli tylko ich dusza i zmysły przenoszą się do cyfrowego cyrku, a ciało zostało normalnie w świecie? Nie wiem, czy oglądaliście takie anime jak Swords Art Online, tak się to nazywało. I tam też był taki motyw, że te postacie zostały wciągnięte do świata gry. Ale jakby ich ciało zostało, nie? To może być na takiej zasadzie. Chciałbym, żeby bla bla. Okej, okay, Kasias. Natalia, dziękuję za serduszka. Kiedy nowy kanał? Chyba nowy odcinek. Brocik Cox, jest teoria, że Jax jest to NPC. O właśnie, no słyszałem o tej teorii. Muszę też właśnie o niej coś opowiedzieć. Kane nie może abstraktować, bo jest AI, no ale może glitchować, bo widać było, że już glitchuje. Pamiętajcie, że w kodzie mogą być błędy, tak jak w grze macie, że błąd jest i jest problem, nie? Kiedy wyjdzie Blue 3 na Roblox? Nie mam pojęcia, Patryku. Ja live'ów na razie nie robię. To jest boisko do badmintona, jak się nie mylę.
Mam taką prośbę, w każdym filmie, który opowiadasz w komentarzy, to mówił, ile jest ich wszystkich. To mów, ile jest komentarzy, czy czego? Moim zdaniem to będzie stadion do piłki nożnej. Choć nie wygląda chyba jak stadion do piłki nożnej. Ale cóż, tak mi się wydaje. Pozdrawiam was wszystkich, bardzo dużo komentarzy, cieszę się, miło mi.